Dzień dobry Państwu, Marek Rudziński przy mikrofonie. Witam bardzo serdecznie, zapraszam do Zakopanego. Zapraszam do Zakopanego na konkurs skoków narciarskich, jedyny w swoim rodzaju. Jedyny, bo jak Państwo za chwilę zobaczą, wystartuje w nim jeden zawodnik. Igor Błachut, nasz reprezentant, dla którego jest to ogromnie istotny konkurs. Konkurs, którym będzie walczył o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Pjongczangu. Widzimy Igora, który już przygotowuje się do swojego najważniejszego w życiu występu, ale zanim będzie skakał, połączymy się z naszym reporterem Adamem Widomskim. Witam Cię Marku, witam wszystkich widzów Eurosportu zgromadzonych przed telewizorami. Atmosfera niesamowicie gorąca, mimo że dzisiaj tutaj w Zakopanem płynie woda, bo mamy kilka stopni na plusie, śnieg się roztapia, ale nie ma zagrożenia, by zawody się nie odbyły. Tłumy kibiców kierują się w stronę tej najmniejszej skoczni w Zakopanem. Będzie tutaj, jak wspomniałem, na pewno bardzo gorąco, bardzo emocjonująco i czekamy na to, czy Igor Błachut stanie znów na nogi, czy Igor Błachut pojedzie na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Jak widzimy, mocno stoi na nogach, stara się dobrze rozgrzać, aby móc jak najlepiej wykonać swój skok. Rozgrzewka razem z panem Andrzejem Zaryckim z klubu Evenement, a my za chwilę ponownie przeniesiemy się do Adama Widomskiego, który będzie rozmawiał ze znakomitym gościem. Kamil Stoch, koordynator przygotowań ekipy olimpijskiej Eurosportu i opiekun Igora Błachuta. Kamil, dzisiaj ostatnia szansa dla Igora, żeby zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Pracujesz z nim od dłuższego czasu. Czy rzeczywiście te szanse, żeby Igor pojechał do Korei, są? Uważam tak, że są na to spore szanse, ponieważ jak sam powiedziałeś, pracuję z Igorem już jakiś czas i widzę w tym chłopaku naprawdę spory potencjał. Jeszcze nie do końca rozwinięty. Uważam, że trzeba po prostu jeszcze więcej energii włożyć w jego trening. On musi sam przede wszystkim w siebie uwierzyć, żeby te skrzydła rozwinąć po prostu do samego końca. Czy to są kwestie wyłącznie przygotowań fizycznych, czy też pracujecie z psychologami, bo wiemy, że Igor jest bardzo specyficzną osobą i chadza z własnymi ścieżkami. Czy udało się Wam go poskromić? Rzeczywiście z Igorem nie jest łatwa praca, natomiast on sam widzę, że tutaj wkłada bardzo dużo energii i dużo poświęcenia. I stworzyliśmy naprawdę szeroką kadrę szkoleniową. Mam tutaj na myśli cały sztab szkoleniowy. Mamy oczywiście do pomocy psychologów, mamy do pomocy fizjoterapeutów, fizjologów, fizjonomów, astronomów, biologów, biomechaników, dlatego uważam, że tutaj naprawdę jesteśmy świetną ekipą i wszystko to, żeby stworzyć Igorowi jak najlepsze warunki rozwoju. Wygląda na to, że te warunki rzeczywiście są znakomite, choć trzeba o tym powiedzieć, że kariera Igora przebiegała jak sinusoida. Był czas, kiedy był w reprezentacji, startował na Mistrzostwach Świata, ale potem trochę pogubił się, został skreślony z kadry, przeżywał chwilę załamania, podobno pojawił się nawet alkohol. Ostatnie miesiące to jednak ustabilizowane życie osobiste i ciężka praca, przygotowanie fizyczne, psychiczne do tego, aby pojechać na igrzyska, aby spełnić swoje marzenie. Widzimy tutaj ostatnie przygotowanie Igora, specjalnie dla niego przygotowany najnowszy kombinezon. I teraz nawet koncentruje się na swojej pracy, nie chce rozdawać autografów przed skokiem, bo teraz już najważniejsze dla niego wydarzenie. Musi wejść po tych schodkach i za chwilę usiąść na belkę startową. A zatem, proszę Państwa, już za moment ten najważniejszy skok, który skomentuje Kamil Stoch. I jest już na belce ten, na którego wszyscy tutaj czekają, na którego zwrócone są oczy tak licznej publiczności, skupienie komentatorów. Igor Błachut, na co dzień reprezentujący Eurosport Discovery, staje, a w zasadzie siedzi przed wielką szansą. Szansą wyjazdu naprawdę na prestiżowe zawody, igrzyska do Pjongczang. Igor, wszyscy tutaj czekają. Odpłyń, uwolnij tę moc. Po prostu zrób to, co do ciebie należy. Jesteś w stanie, wszyscy tutaj w ciebie wierzą. Ty sam musisz uwierzyć. Potrafisz, naprawdę. Igor, czekamy w skupieniu. Ruszył Igor, wspaniała pozycja. Jest, leci, jest! Oddał fantastyczny skok. Igor!
Brawo, brawo Igor, wspaniały skok, ustany. Myślę, że noty powinny być wysokie, za chwilę powinny się wyświetlić, a my jeszcze raz możemy przeżyć to, co działo się w obecności tylu kibiców, ekspertów, komentatorów telewizyjnych. A rzeczywiście trafił na próg znakomicie, tutaj chyba co do centymetra, potem świetny lot. No i proszę popatrzeć, jakie lądowanie z telemarkiem, znakomity odjazd, nie było żadnych problemów z tym, aby wylądował. No i teraz poczekamy jeszcze na noty, on na pewno bardzo zdenerwowany. My także, ale są wysokie noty, jest znakomita nota końcowa, jest wielki sukces Igora, brawo, 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 ogromnie się cieszymy. Ja cieszę się szczególnie, bo będę miał na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu kolegę, który razem ze mną będzie pracował, a zatem jeszcze raz wielkie słowa uznania dla Igora Błachuta. Drodzy Państwo, to były niesamowite emocje, to był niesamowity konkurs przerywany przez warunki pogodowe. Wiało, później się uspokoiło, później wiało w plecy, ale jest zwycięzca z nami, Igor Błachut. Igor, wiem, że rywalizacja była bardzo trudna, ale no skończyłeś te zawody na pierwszej pozycji i już teraz mogę Ci powiedzieć, że jedziesz do Korei, jedziesz do Pjongczang. Tak, no przede wszystkim chciałem podziękować całemu sztabowi szkoleniowemu i wszystkim, którzy pracowali nad tym, żeby osiągnąć ten sukces. Praca, jak mi się wydaje, została wykonana jak należy. No ale to nie była tylko moja, ale właśnie wszystkich ludzi zaangażowanych w ten projekt, w tę rywalizację sportową. No, wynik sportowy jest pochodną tego, że po prostu razem współpracowaliśmy na korzyść tego sukcesu, na korzyść tego wyniku. Dzisiaj warunki, jak wspominaliśmy, były zmienne. Ty skakałeś w warunkach no nie najlepszych, trochę wiatru w plecy. Czy uważasz, że decyzja o tym, żeby puścić cię właśnie w takich okolicznościach była decyzją dobrą? No, nie było tak najgorzej, bo to było jakieś 0,7 w plecy, więc można było utrzymać się na nogach po wylądowaniu. Także warunki nie były najgorsze. Oczywiście troszkę musieliśmy poczekać, aż się uspokoi pogoda, ale no, taki jest sport, to też często zdarza. Drodzy Państwo, Igor Błachut, reprezentant Eurosportu na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Wiemy też, że będzie startował wspólnie w dwójkach z Markiem Rudzińskim i to aż w trzech konkursach. Igor, czekamy i życzymy powodzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Skoki narciarskie znakomite w wykonaniu Igora, jak widzimy, ale zdradzę Państwu też, bo może nie wszyscy wiedzą, że Igor także świetnie biega na nartach, a zatem skoki i biegi to kombinacja norweska, ponieważ biega na nartach, więc może również komentować biegi narciarskie. No i dzięki temu mamy grupę z moją skromną osobą, która będzie komentować i skoki, i biegi narciarskie. Mam nadzieję, że wspólnie jakoś sobie poradzimy, że będą Państwo wspólnie z nami przeżywać wielkie emocje. Jeszcze raz gratulacje dla Igora za to, że wywalczył kwalifikację olimpijską i do usłyszenia z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy w imieniu Igora i własnym Marek Rudziński, a zatem przed nami wielkie emocje, myślę, równie wielkie jak te, które towarzyszyły nam dzisiaj w Zakopanem.